Dziękuję Państwu i dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że mam przyjemność spotkać się dzisiaj z Państwem. Chciałbym na wstępie przeprosić za opóźnienie, ale wniknęło ono niejako za sprawą inicjatywy, którą w dniu dzisiejszym, w zasadzie wczorajszym, którą wyszła pani premier Ewa Kopacz, zapraszając liderów opozycji na spotkanie, które odbyło się w jej kancelarii. Wśród zaproszonych obok pana prezesa Kaczyńskiego był pan przewodniczący Gowin i ja. W związku z tym, że próbowano nadać negatywne interpretacje mojej nieobecności na tym spotkaniu, skorzystałem z okazji zaproszenia do Polskiego Radia, które na żywo udostępniło nam, mnie konkretnie z Opola, możliwość 10-minutowej rozmowy i wyjaśnienia motywów, jakimi kieruje się, że jestem dzisiaj w Opolu, na Opolszczyźnie, pięknej ziemi, w polskim namysłowie, w brzegu, jeszcze dalej jadę do kolejne spotkania, a nie goszczę u pani premier w jej kancelarii. I to była przyczyna takiego zmiany planu, który niestety już później przełożył się na kolejne spotkania, bo wcześniej wszędzie było przez to opóźnienie. Ale mam nadzieję, że Państwo to zrozumiecie. Jeszcze raz przepraszam. Nie mogliśmy przewidzieć, że pani premier wyjdzie z taką inicjatywą i później będzie chciała obarczyć odpowiedzialnością tych, którzy nie przyszli, że to oni są ci źli, a ona ta dobra z panem liderem, pani Kotem, którzy z nią się spotkali.